leci trzecia część. Witam bardzo serdecznie. Się boję podejść, nie, tymi moimi mięczakami, nie? Kilka mam tych takich jednostek, nie? Ja się boję nim podejść trochę, no, ale tutaj trochę. Ciekawie to wygląda. Bo on w sumie sprzedał tą początkową wieżę magów. No po co? Nie wiem, żeby mieć więcej kaski na inne budynki pewnie. Ale ty, ja też będę jeszcze te budynki budował, nie? No widzę po prostu, że ma... ma tą początkową drogę, nie? I ma na niej chatę drwali i świątynię, a nie ma wieży magów w ogóle. Bo sobie dobudówkę zrobiłem, żeby wieżę nie, magów. Sprzedał sobie. Dałem. Co nie? Powiedz, sprzedałeś wieżę magów startowo. Kto? Sprzedałem, bo na początku robię boju. No. Widać. Myślisz, że w tej części... Bardzo widać, jak bojów tak robisz. Mam nadzieję, że mnie zniszczysz już. Wcale nie łuczników robisz na początku. Znaczy się... Myślę, że uda ci się mnie pokonać w tej części, tak? Znaczy się, ja ciebie nie pokonam, no ale mi chuj, trudno się mówi, nie? To jest taka zbalansowana mieszanka tutaj na początku. No znaczy trochę więcej łuczników niż wojów. O, ci chuj. Co to jest wiatr? O kurwa, co ty tam miałeś? Jeszcze nie zobaczyłeś wszystkiego. Wiedźmy widzą śpiega? Mhm, widzę, a co? Jeśli muszą LOL, być nadni, nie widziałem, ty. One muszą być ogólnie nad nim, żeby go zauważyć, nie? A nie o jedną kratkę obok? Nie, jedno, no oni muszą być nad nim, nie? A co? Bo że właśnie mam coś powiedziałeś, nie? Głupie. A, zapewne masz magu? No, mam. Dlatego wtedy się broniłem, nie? No jak tutaj, kurwa. Teraz. Jakie granie z tą wiedźmą. Ten wiedźmą rada, a ten łucznikiem się rusza. Patrz. Ona się jakaś przyjebana jest, nie? Ale ja mówię, że ty wiedźmą lata, że on łucznik, a on łowcą biega, nie? O. O. I ona podchodzi, to on spierdala. Patrz, ona jest jakaś kurwa przyjebana, nie? Ona nie... Mam cię kurwa zjechać. O! Patrz, jednak zdechnął. Śmieszne to było. Gdzie to się ma magów? Ja mało bardzo magów, wiesz? O kurwa, wiedziałem. Fajnie wygląda to wyjście z tej pierwszej wioski Froncha. Taka droga, nie? Taka droga prowadząca do bramy i później za bramę. Może to takie specjalne znaczniki Skyrima na mapie są. Żeby wiedział, co gdzie postawić. Szczerze nie wiem, czy Skyrim za każdym razem w tych samych miejscach stawia obory czy coś, nie przyglądałem się. Nikt się nie tego w Maddemu nie przyglądał, nie? Ja w nim zbyt mało brałem. I co, stawia za każdym razem inaczej, czy w tych samych miejscach? Dokładnie.
za mało gier. O, łucznik z ognistym łukiem, ło! Teraz to się można tak bawić łucznikiem z ognistym łukiem, żeby strzelać do tych łuczników, co są na wieżach, a samemu nie otrzymywać. Poka frącz na... Weź frącz poka na chwilę, jak ta siatka tych wojów wyglądała, co Skyrim ci zrobił. Nie, bo to była na innej pozycji. Ja byłem na tyle dobrym. I on mnie tak... siatkę wojów, mówiłeś, że ci zrobił. To zrobił ją na polu po prostu, nie? Pokażę ci, jak będziemy grali razem. Taki trening. Spoko. Kurwa! Ale noob zasrany, ty jesteś widu. Jebany kurwa, ja tak cenzę, że strzelę obłęd, nie? Co się stało? No to tak jest... mu trafiłeś, dobrze. Robisz znowu błąd, Paper, nie rób tego nigdy. A pierdolę już to też, kurwa, jedyj mnie to, mogę to już przegrać, wierzę. Zagrałem sobie chrzanie tą grę, nie? Teraz nie. Teraz to już się może coś... Pierdolę, nie gram w to. Jo, dokładnie. Paper, za każdym razem kupi o tego. Ale ja mówię ci, ja nie jestem pro player, ja nie gram cały czas tylko w tą grę, ja mam też inne gry. Ja też nie gram tego. Mówię, to jest taka gra, która ja sobie zagram czasami, nie? A wszyscy mówią, że powinien zapierdalać w tę grę. Ta gra mnie tak naprawdę interesuje, bo interesuje, nie? Nie jestem jakimś pro playerem, kurwa, nie? Jeszcze niedługo Froncha będą nazywać, wieś jak? Ziemiksem, bo gra z gorszymi od siebie. Nie, to Ziemiks jest warzywo, nie? Ale Ziemiksem będzie miał Froncha. Ziemiks sobie jeszcze, to tak jak Janusz, nie? Chciałem, to z nim zagrałem, nie? Ci najlepsi gracze Polanie 2 to powinni wrzucać na YouTube'a, jak grają. Z ich perspektywy, a nie z mojej perspektywy, nie? Nie wiem, czemu Ziemnik jest uważany tam do tego typu gracza. Jest dobrze. Bardzo dobrze. Nie będę mówił, że nie. Ziemnik zrobi magów w Pistajni. Ja też robię. No ale on robi 40 magów w Pistajni. Później robi woju? A na końcu łowców dopiero. Ja wiem, u mnie jak ja z nim grałem, to w obronę. Bardzo się to obronę. Do mnie się wpierdolił wszystkim, co miałeś chyba. Albo nawet... Zabar, nie dziw się, jak będziesz miał ten pod linkiem w komentarzach napisane, napisany komentarz przez Ziemnika z wyzwaniem do walki. Wiesz, ja już tak nie walczę teraz turniejowo jak kiedyś, nie? Znaczy, nie przyjmuję wyzwań, bo chrzanie te wyzwania już, nie? Ja też nie gorszy od Witula jestem. Nie jesteś gorszy. O, dzięki. Turniejowo więcej czasu. Przynajmniej nie siedzę. W tym, u siebie. Mikrofon niszczy do spoko całkiem, okej. No to z trzy części takie lekkie nawet spoko.
Dobra, sprzedawaj już. Ja powoli. A nie, niech się bawi, ja lubię patrzeć na deszczyk ogniany. Jak deszczy? Na deszczyk ognia lubię patrzeć, nie? Fajnie on wygląda, nie? Gdzie tam brzydki jest? Tam się podoba. No brzydki. Wroga deszcz ognia zawsze jest brzydki. Tylko twoje są piękne. Bo ja mam w maksymalnych detalach, nie wszystko, nie? I w stałych 36 FPS-ach. A, ja sobie na najniższych zagrałem tą grę. I co? Różnic też się chyba nie ma. Nie, no ci powiem, że oczy mi wyszły dupą z orbit. Tak, taka serio grafika jest aż? Nie jest chujowa. Lepsze jest niż w większości gier takich. No ogólnie jako RTS. Ale serio gram na najniższych, nie? Jedyne co to tak dziwnie wygląda to, że tych cieni nie ma, tych shaderów, nie? Trochę tak dziwnie, nie? Ale tu nie ma tak zaawansowanych. To wygląda po prostu jak polanie na full detalach, tylko woda gorzej wygląda i nie ma cieni. No bo woda to już jest na starym silniku, nie? Na nowym silniku już była. Dobra gra, ten była bardzo dobra gra. Nie spodziewałem się, że to wygram. Ja się spodziewam, że to wygram. Nie spodziewał się, że to wygram. Szczególnie po tak długiej przerwie. Następnym razem możemy zagrać też na każdy. No to by było ciekawe. Najpierw byśmy Witula zgnoili. Czyli Żeby Witul był obserwatorem przez 50 minut. To niech wiedzą, że wyzywam ich na pana to. Tylko, że nie mam... Kurwa, rządku Witula zgnoi mi, żebym miał co oglądać i komentować. O kurwa, nie. Ty mam jeszcze dwóch łowców, nie? Tak, na wieżach, gdzie zbudowałeś? Na samym brzegu mapy, Indekorne? Nie zauważył ich po prostu. Ora, niech ucieka. O kurwa, chyba je zauważył jednak, nie? Czuję się trochę gnojony. A tam widzę, Witul, że jeszcze masz parę budynków obok Froncha i obok mnie. A nie, to woda, przepraszam. Kurwa. Ale to wygląda serio, faktycznie, jak te budynki. No i przegrał w głupi. Aha. Koniec. Czuję się jak gówno, nie? Serio, czuję się trochę kurwa jak gówno. O, ja pierdolę, nie? Pierwszy przegrałem, a miałem więcej mleka. Co ty, miałeś więcej ode mnie mleka? Co ty pierdolisz? Od Froncha więcej miałem mleka. 390 tysięcy. 788. Dobra. Ja kończę już, dzięki za grę. Brącz miał tylko 105. Pozdrawiam wszystkich widzów. Ja również. Ja też pozdrawiam, jak się podobało. Chociaż nie, ja nie pozdrawiam, bo mnie nie lubią. Dobra, na razie, cześć. Piszcie w komentarzach, czy lubią. Dobra, na razie.